Dzień dobry. Dzisiaj od początku czapeczka Make America Great Again lub Make Anything Great Again, chociaż różne informacje i z Polski i ze świata. Smutna wiadomość dla kościoła polskiego. Zmarł w wieku 78 lat bodajże 78 tak, arcybiskup Henryk Hozer. No, wybitna postać, konserwatysta. Jednocześnie to bardzo niezwykły człowiek, dlatego, że on najpierw został, skończył studia medyczne, został lekarzem. Później wstąpił dopiero do mm, zakonu, do księ księży palotynów. Dlatego, że chciał pracować na misjach. Spędził bardzo wiele lat na misji w Rwandzie. Także w czasach tego konfliktu okrutnego, jednego z najbardziej okrutnych w historii powojennej, po II wojnie światowej. Naprawdę bestialskie rzeczy tam się rozgrywały, i on nie bał się on wizytował parafię, zastępował Nuncjusza Apostolskiego, który został tam wtedy wycofany. Naprawdę niezwykle ważny człowiek. W 2008 roku został biskupem warszawsko-praskim, i wtedy go Poznałem mnie jakoś bardzo blisko, a chociaż w zdjęciach rodzinnych jest, są zdjęcia: jak mój syn wtedy jeszcze bardzo dzielny ministrant w Parafiwaninie podczas nabożeństwa, które koncelebrował biskup Hozer, trzyma jego pastorał za jego plecami, czy obok, czy obok niego, właśnie. Biskup siedział, syn musiał stać, bo ja mało nie zemdlał wtedy, było ciepło, lato i tak dalej, ale ale to był bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo mądry i bardzo konserwatywny człowiek. Jako lekarz nie dał sobie wmawiać, że życie nie, zaczęło się, nie zaczynało się od momentu poczęcia był zdecydowanym przeciwnikiem aborcji, nienaturalnej antykoncepcji. A jednocześnie miała bardzo dużą wiedzę medyczną, ponieważ on pracował też jako czynny lekarz cały czas na, cały czas na misjach. I udzielał, no, dzielił się swoją wiedzą i ratował ludziom życia nie tylko duchowe, ale także fizyczne. Naprawdę niezwykły człowiek. Bardzo, bardzo go szkoda. Ale no, wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Mm. Jak już jesteśmy przy kościele, to tutaj komentarz arcybiskupa Jędraszewskiego, Jędraszewskiego też konserwatywnego, metropolity krakowskiego, który no, chyba niestety nie zostanie kardynałem. To będzie jedna z, z, z niewielu sytuacji, że metropolita krakowski nie został kardynałem, ale no, chyba jego notowania w papiestwie lewackim nie są zbyt wysokie. Ale on skrytykował, odniósł się do... Yy, Słów Donal Donalda Tuska, który podczas spotkania z mieszkańcami Nakła nad Notecią e, powiedział, omawiając temat macierzyństwa, urodzenie dziecka to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety często jest to udręka na najbliższe 20 lat życia, bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest OK. No. W jego sytuacji nie było wsparcia, bo jego żona mówiła, że był Gnojkiem jako, jako, jako mężczyzna i, i mąż. Podobnie jak nasze państwo nie mogło liczyć na jego wsparcie, wręcz przeciwnie, na to, że sypał piasek w tryby, będąc no, prominentnym politykiem przez 30, przez 30 lat. Wszystko, co mówi Tusk, należałoby odczytywać odwrotnie. I rzeczywiście, no, myślę, że niewiele kobiet z perspektywy, które urodziły dzieci, wychowały dzieci, powiedziałyby, że, że ten okres porodu i wychowania, 20 lat udręki. No, żal wręcz to, to komentować, ale no, trzeba nawet takie bzdety niestety komentować. No cóż, teraz do mniej przyjemnych, przyjemnych, chociaż to też to nie były przyjemne, ale takie... Bardziej świeckie rzeczy. Hans Timmermans wyrasta na nowego. Al Gore, -Gor, po tym jak nie udało mu się zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, poszedł w tak zwane globalne ocieplenie i stał się guru od spraw globalnego ocieplenia. Ja przypominam, że bardzo Prytnie ci globaliści klimatyczni y, y, zmienili narrację i przeszli od określenia globalne ocieplenie, teraz już nie obowiązuje właśnie y, y, ta fraza global warming, tylko y, climate changes, czyli zmiany klimatyczne. To, to wszystko można ująć, ponieważ no, było kilka zim takich, które zaprzeczyły y, teorii y, globalnego ocieplenia, ocieplenia i kilka y, y, lat takich, że też zaprzeczały, no więc chłopcy od czepania kasy na bzdetach o negatywnym wpływie człowieka na, o zdecydowanie negatywnym wpływie człowieka na zmiany klimatyczne, na tak zwane zmiany klimatyczne, czyli na to, co się dzieje z, z, z ziemią i z klimatem, no teraz przerzucili się po prostu na Bardziej obszerne, pojemne określenie zmiany klimatyczne, bo tak jak powiedziałem, tam można wsadzić wszystko. Jest zbyt ostra zima wina zmian klimatycznych, zbyt łagodna wina zmian klimatycznych, powodzie wina zmian klimatycznych. A wszystko to jest wino człowieka i jego nieodpowiedzialnej e, działalności. Nie żadne tam poddziaływanie słońca. E, mikro, makrokosmosu, czegokolwiek, nie wiem, no to, że oceany produkują więcej dwutlenku węgla, niż wszystkie samochody świata, to dla nich no, nie ma najmniejszego, najmniejszego y, znaczenia. No cóż, trzepią na tym kasę i tak łatwo nie ustąpią. No i ten Hans Timmerman właśnie chce, nas, chce z Europy zrobić skansen y, gospodarczy, a niestety y, znaczna część ludzi... Przyklaskuję takim działaniom. Jestem przekonany, że w miasteczku Wilanów 90% tam mieszkających to, to po prostu dwie łapki podniosą na górę, że, góry, że my na pewno niszczymy przyrodę, środowisko i doprowadzamy do zmian klimatycznych. Niestety, niestety. No i słuchajcie, bulwersująca historia. No, Hiszpania, która osuwa się po prostu w odwenty jakiegoś, no, marxistowskiego szaleństwa, już tam, chyba nie ma tam już żadnej tamy. Znaczy tamy postawią im w końcu muzułmanie, ponieważ oni robią wszystko, żeby zniszczyć Hiszpanię, żeby zniszczyć swoją cywilizację, a jednocześnie wpuszczają lub nie wpuszczają, ale pozwalają na to, że osiedlają się tam dziesiątki albo i setki tysięcy tak zwanych nachodźców, no więc prędzej czy później y, muzułmanie pokażą im, co oni myślą na temat lewicowych ideologii, na temat y, par homoseksualnych, y, edukacji seksualnej dzieci itd., itd. I to będzie brutalne zetknięcie z rzeczywistością, ale sami tego chcą. Szkoda, bo piękny kraj, i niestety popadnie w ruinę, i nie będzie mo można go przez lata pewnie odwiedzać, dopóki nie będzie jakiejś rekonkwisty. I nie odbijemy go znowu już po bardzo długim okresie czasu, ja już tego pewnie nie dożyję, z rąk y, muzułmanów. Słuchajcie, no, okazuje się, że nowy program edukacji seksualnej, y, których chcą wprowadzić y, y, marksiści hiszpańscy, jest zakrojony już etap, od etapu żłobka. I on jest nastawiony m.in. na przyjemność i poznawanie ciała u niemowląt. No więc y, zapewne żłobki, przedszkola hiszpańskie... Y, Zaroją się od edukatorów pedofilskich, które, które, którzy będą pokazywali dzieciom, jak korzystać z przyjemności odkrywania swojego ciała, no dotykając pewnie ich intymnych części ciała i czerpiąc przy tym także olbrzymią przyjemność. Bezkarnie, mało tego, że bezkarnie się mi za to zapłacą. Jest to obrzydliwe, ale sami sobie szykują ten los. Ja już mówiłem paru Polakom, którzy wyjechali do Hiszpanii, zwłaszcza w ostatnich latach, że to przedwczesne, przedwczesne wyjazdy, bo to się źle skończy. No i chcą także zgenderyzować matematykę, ponieważ matematyka jest zbyt, jak to określają, patriarchalna. Bardzo, bardzo ciekawe i trzeba właśnie też wprowadzać pojęcia trans płciowości, genderowości do matematyki. No więc nie wiem, pewnie będą zamieniali iloczyny i ilorazy, bo są zbyt męskimi określeniami. No po prostu głupota porażająca. No i właśnie w tejże Hiszpanii, moi drodzy, jeden z ważnych polityków hiszpańskich, bo deputowany z partii Vox do, do Cortezów, czyli do parlamentu hiszpańskiego, profesor Francisco José Contreras dostąpił zaszczytu zawieszenia konta na Twitterze za opublikowanie tweeta, w którym stwierdził, że mężczyzna nie może zajść w ciążę. Mężczyzna nie ma macicy ani, jaj, ani nie jajeczkuje. Poprawiacie sobie? I za to Twitter zablokował mu konto. Coś, co jest oczywistą oczywistością dla każdego normalnego człowieka, normalnego, ale najwidoczniej w Hiszpanii jest coraz mniej normalnych ludzi, no, okazał, okazało się powodem do zablokowania jego konta tu, twitterowego. No po prostu e, świat się kończy, moi drodzy. Ale w kontekście tego, co mówiłem wczoraj, ja ufam Panu Bogu i wiem, że to nie jest na, e, na stałe. No, Prezydent Duda podpisał, podpisał krytykowaną przez Izrael i Stany Zjednoczone nowelę kodeksu postępowania administracyjnego, tą, która regulowała sprawy właśnie dziedziczenia majątków. No i ona mówi, że 30 lat to jest... Okres, który wystarczył, wystarczył do tego, żeby ewentualnie wnosić jakieś protesty, od, odbierać swoją własność, teraz już tego nie będzie można robić. Czyli jeżeli coś zostało jakimś dekretem upaństwowione lub przekazane 30, ponad 30 lat temu, te decyzje są nienaruszalne. I no to jakby z jednej strony kończy sprawę według mnie ustawy 4.4.7, ponieważ, ponieważ rząd nie będzie mógł w ogóle ani ktokolwiek zmieniać decyzji administracyjnych wydanych w przeszłości na korzyść odkrytych, nagle odnalezionych dziedziczących, już nie mówię o Organizacjach żydowskich, które nie mają nic wspólnego z rodzinami tych, którzy, którzy stracili te nieruchomości w czasie II wojny światowej. Ale no, i nie podoba mi się jedno zdanie, które tam w uzasadnieniu tego, że, że ta decyzja została podpisana przez prezydenta, prezydent lub ktoś z jego biura napisał, że że okres, po których, okresy, po których nie można podważać decyzji administracyjnej są w nich nierzadko znacznie krótsze, w innych państwach niż w Polsce, 30 lat było wystarczające na odzyskanie lub przejęcie majątku. No nie bardzo. Za komuny tego majątku nie było, można odzyskać po roku 89 urzędnicy. Ja jestem przekonany, że w Warszawie, gdybyśmy prześledzili życiorysy urzędasów, warszawskich i nie tylko warszawskich, także pewnie łódzkich, także pewnie krakowskich, wrocławskich, to się okaże, że tam jest drugie albo trzecie pokolenie urzędasów, które tam pracowały już od lat 50., 60. i zrobili wszystko, żeby nie można było, absolutnie nie można było tych nieruchomości odzyskać. Czyli coś co z jednej strony jakby reguluje Potencjalne, ewentualne roszczenia żydowskie, czyli w zasadzie kończy możliwość ich regulowania, bije także w Polaków, którzy no teraz nie będą mogli odzyskać, jeżeli dotąd nie odzyskali swojego mienia, które stracili na skutek dekretów komunistycznych zaraz po, zaraz po wojnie. I to, jest, I to jest niestety przykre. I tutaj, słuchajcie, mój ulubiony, przedstawiciel mojego ulubionego zawodu, ja już kiedyś o nim niej mówiłem, niejaki dr Michał Sudkowski, prezes Stowarzyszenia Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, no wyjątkowo odsfana gnida, po prostu nie waham się użyć tego określenia, a przy okazji jednocześnie głupia. O, znaczy może dla, dla siebie pewnie nie jest głupia. Głupi, przepraszam. No więc tenże Sudkowski już przewiduje rozwój, Epidemii. No, i właśnie twierdzi, że jego, że czwarta fala prawdopodobnie będzie, będzie jesienią, październik, i przewiduje, że będzie wtedy kilka lub kilkanaście tysięcy zakażeń, zakażeń dziennie pod koniec. No, i mówi, że już pierwotnie mówiono nawet o 15 tysiącach zakażeń dziennie pod koniec sierpnia. No, niestety, niestety, moi drodzy, nie sprawdza się Wam to. Nikt nie chce umierać na COVID w tej chwili. On spodziewa się kilku tysięcy, między 5 a 10 tysięcy za każdy dzień, ale jest też możliwy wariant na poziomie 40 tysięcy dziennie, jak on to powiedział. I oczywiście twierdzi, że jest za mało zaszczepionych, że za czwartą falę będzie odpowiadał wariant Delta. My już wiemy, że szczepienie nie zabezpieczają przed wariantem Delta. No, i ludzie wracający z wakacji będą roznosili zakażenia po różnych, po różnych miejscach. No i słuchajcie, co tu można powiedzieć? No, sprzedajny łobuz, kretyn, a jednocześnie zamordysta, który usiłuje przygotować nas na to, że będą chcieli znowuż nas pozbawić wolności osobistej. Ale. Jednocześnie bardzo, bardzo typowy lekarz. Niestety. Wszyscy, ja sądzę, że nie będzie już żadnej czwartej fali. Oczywiście ona będzie. Jak zaczną robić, słuchajcie, jak nagle zaczną robić 10, 10 razy więcej badań niż robią do tej pory, no to się okaże, że nagle się okaże, że mamy szczyt, czwartą falę. Ale do tego za chwileczkę jeszcze dojdę. Dlatego, że moi drodzy, okazuje się, że, że według najnowszego, najnowszego dokumentu FDA, czyli Federal Drug Administration, czyli takiego no, głównego amerykańskiego urzędu certyfikującego żywność, lekarstwa i tak dalej, ten, tenże dokument mówi, że test PCR, czyli ten podstawowy test, którym który nas terroryzują od roku, został opracowany bez izolowanych próbek COVID do, kalibra, do swojej kalibracji. To znaczy, że on bada tak naprawdę każdą grypę, każdą infekcję wirusową, nie wykazując, że czy to jest COVID czy nie COVID, ponieważ nie wyizolowano. Jeszcze tak naprawdę wtedy, wtedy wirusa i nieskalibrowany test jest tak, jak powinien. Ja już, ja już mówiłem, że w zeszłym roku, w styczniu, bo, bo, słuchajcie, no nie wiem, w, no ładnych kilka miesięcy temu pojawił się w lewicowym artykule New York Timesie Artykuł na, mówiący, że 90 i to takiej jednej z czołowych publicystek, która pisała, że 95% testów PCR to jest Kantyłka potrzaskać, że one kompletnie nie odzwierciedlają e, stanu rzeczywistego, że zafałszowują wyniki. Tam, gdzie są ludzie zakażeni, pokazują, że nie są zakażeni tam, gdzie nie są, że są, e, z przewagą właśnie w tą drugą stronę. Kompletna, kompletna lotery, loteria. Różnie dobrze można byłoby rzucać monetą, okazałoby się e, wtedy czy kto jest chory, kto jest zdrowy przy rzucie monetą albo kostką po prostu do, 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 do gry, więcej możliwości, prawda? To jest tylko, że u Ireszka tu jest od 1 do 6 można stopniować. I no i, i teraz słuchajcie, mając te wszystkie informacje już, że szczepionki nie działają, nie działają że ludzie zaszczepieni nawet dwukrotną, pełno, w pełni zaszczepieni przeciwko, przeciwko COVID, e, od 6 do 8 razy łatwiej łapią wirusa Delta. Te, te, testy PCR całkowicie fałszujące wyniki, i, i, i robione tak naprawdę bez żadnej podstawy medycznej od czapy, i to wszystko mimo tego oni nam cały czas usiłują tutaj ograniczyć nasze prawa obywatelskie, prawa nawet nie obywatelskie, prawa ludzkie w ogóle. Bo to nie jest tylko, że prawa obowiązujące na terenie ta, y, kraju, ale że nie można swobodnie podróżować, no to jest ograniczenie praw, y, praw człowieka, nie tylko praw obywatela, ale praw człowieka. I na podstawie dętych informacji, na podstawie sfałszowanych danych medycznych, na podstawie bardzo niepełnej wiedzy, y, tak naprawdę lansowanej przez grupkę psowicie opłaconych ment ze świata medycznego. Y, Robi się z nami to, co się, co się robi. I, słuchajcie, nie może być na to naszej zgody, i my musimy powiedzieć tym mędom medycznym i politycznym, które podpierając się autorytetem, autorytetem męt medycznych chcą nas pozbawić wolności: Nie, nie damy się, nie pozwolimy Wam na to. Tak, mówiłem, że kilkadziesiąt procent nauczycieli, 30-40% nauczycieli powinno się zwolnić, zlikwidować związek Nauczycielstwa polskiego i kartę praw Nauczyciela. tak samo dokładnie to samo mówię co do lekarzy. Od 30 do 40% WON bez prawa wykonywania zawodu, niech sobie wyjeżdżają na zachód, niech tam sobie nocniki noszą za lekarzami e, e, angielskimi, niemieckimi, jakimi tam chcą. E, naprawdę e, zrobić selekcję tych naprawdę sensownych i tak i. E, NFZ, NFZ powinien finansować przede wszystkim procedury utrzymujące człowieka w dobrym stanie zdrowia. Czyli suplementacja powinna być dotowana, witamina, D, witamina D3, ale nie tylko i ośrodki ENZOZY powinny być dofinansowywane za utrzymywanie populacji w dobrym stanie zdrowia. Nie za ilość wykonanych niepotrzebnych badań, nie za, nie za ilość wyleczeń niepotrzebnych chorób, tylko za utrzymywanie w miarę dużej Grupy populacyjnej w dobrym stanie zdrowia. To wtedy wiadomo, że te pieniądze im się jak najbardziej należą. Ale moi drodzy, odchodząc od spraw związanych z, z medycyną, polityka. Donald Trump zatrudnił dwóch weteranów politycznych z doświadczeniem w prowadzeniu kampanii ze stanu Iowa. I jak to twierdzą komentatorzy, wydaje się to sugerować, że. Być może wróci na ścieżkę kampanii wyborczej i będzie kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2024 roku. I Trump napomknął o kolejnej kandydaturze na prezydenta, chociaż do tej pory tak naprawdę unikał, unikał takich stwierdzeń. No, ale on to mówi tak, że no to mogłaby być fajna zabawa, to mogłoby być ciekawe, zobaczymy co, co z tego wyniknie. No i on też raczej tak twierdzi, bardziej że on nie chciałby kandydować powtórnie na, na, na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale powiedział też, że kraj tego być może potrzebuje, a trzeba zadbać o kraj. On już jest zmęczony tą walką, ale uważa, że jest to konieczne i że jeżeli będzie taka potrzeba, no to on nie usunie się. Czyli nie, nie zrezygnuje i w, ram, w imię swojego świętego spokoju nie zrezygnuje z naprawy Stanów Zjednoczonych, a więc też całego. całego Świata. No cały czas jest, wydaje mi się, że Trump jest w tej chwili jeszcze bardziej popularny niż był nawet 4, 4 czy 5 lat temu w partii republikańskiej i powinien wykorzystać tą okazję do wyczyszczenia partii republikańskiej, do wyskrobania tych lewicowych, marksistowskich rhinos do żywej kości i zostawić taki właśnie trzon, Prawicowy, konserwatywny partii republikańskiej tak, żeby przez następne pokolenia Partia Republikańska naprawiała to, co zostało skrzanione przez e, marksistów w systemie edukacyjnym, w systemie gospodarczym, w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych. Bo jeżeli naprawią to w Stanach, to ulegnie to naprawie e, na całym świecie. I ja w to wierzę, że tak, że tak będzie. I e, no, w jaki sposób wracam do swojego ulubionego New York Times'a. Projekt Veritas to jest taka prawicowa organizacja. Jest w stanie procesowym z New York Timesem i o dziwo Sąd Najwyższy Nowego Jorku stanął po stronie Projekt Veritas i oddalił wniosek New York Timesa. W sprawie w sprawie oskarżającej Projekt Veritas, bo Projekt Veritas stwierdzi, stwierdza, stwierdza, stwierdził, że New York Times no, po prostu jest le, le, lewacką, le, lewacką jaczejką i e, oskarżył Projekt Veritas za to, że ich firm, w którym oni pokazy, film, który pokazywali jak zbierało się w Minnesocie karty do głosowania, no, było przyczynkiem do fałszowania, fałszowania wyników wyborów. I e, Times stwierdził właśnie, że to był oszukańcza manipulacja. No nie spodziewali się pewnie tego, że e, zostaną pozwani do sądu, zostali pozwani, próbowali to oddalić, od, ten pozew, ale sąd stanął po stronie, po stronie e, projektu Veritas i, e, i oni będą, e, jeżeli, wygrają, jeżeli wygrają ten proces, to jednocześnie będzie potwierdzenie, jakby też. E, tych zafałszowanych y, procedur, procedur, procedur wy, wyborczych. Y, I, kochani moi, na, na, koniec, na koniec taka sprawa, w, w, o której ja, wiecie, że ja rzadko o sporcie, ale zakończyły się mm, Igrzyska Olimpijskie, na których podobno mieliśmy mieć 20 nam przeszło medali. Zabraliśmy, znaczy my, jako Polacy. Wy, wy, Zdobyliśmy 14, co i tak chyba jest jakimś tam rekordem. Ja tylko chciałem powiedzieć, że no ludzie się podniecają sportem i tak dalej. Zobaczcie, pokusiłem się o taką krótką, krótką analizę. 21 państw w klasyfikacji medalowej. Polska jest na 17 miejscu. Miejsce pierwsze, Stany Zjednoczone. 330 milionów ludności i 113 medali, w tym 39 złotych. Chiny 1,4 miliarda o bez mała 30, 30 medali, 20 kilka medali, medali mniej. Japonia 126,5 miliona ludności, 58 medali. Wielka Brytania 66,7 miliona ludności, 65 medali. Rosyjski Komitet Olimpijski, no bo Rosja nie mogła startować po tych aferach antydopingowych, ale nie wiem czemu, czy dopingowych, ale nie wiem czemu Rosyjski Komitet Olimpijski mógł startować. Bzdura totalna, znowuż. 71, 71 medali, medali tak naprawdę powinien być przecież przed, przed, przed Wielką Brytanią i, Japo i Japonią. 144 miliony. Zobaczcie, jak bardzo zmniejszyła się liczba ludności w Rosji kiedyś. No, w ZSRR to było nawet powyżej 300 milionów ludzi, wtedy jak w Stanach Zjednoczonych było 150. Dzisiaj w Stanach jest dobrze, powyżej 300, a w Rosji oczywiście ona utraciła nam te republiki, ale no, utrata ludności cały czas postępuje. Tam jest bardzo duży niż demograficzne. Australia, moi drodzy, 24,5 miliona ludności, 46 medali. Holandia, 17,3, mały państewko, dwa, dwa razy mniejsze od Polski, terytorialnie nawet więcej niż dwa razy, a ludnościowo dwa, przeszło dwa razy, 36 medali. Francja, 67 milionów ludności, 33 medale. Niemcy, 83 milionów ludności, 37 medali. Włochy 40 milionów, 60 milionów ludności, 40 medali, Kanada 38 milionów ludności, podobnie jak Polska 24 medale, Brazylia 211 milionów 21, 2021. Nowa Zelandia niecałe 5 milionów ludności, 20 medali, Kuba 11,5 15, Węgry 10 milionów 20 medali, Korea Południowa 52 miliony 20 medali. Polska 38 milionów, 14 medali, za nami Czechy 11 milionów ludności, 11 medali, niewiele mniej. Kenia 53 miliony, 10 medali i Norwegia maleńka, znaczy nieobszarowo, ludnościowo 5,4 miliona ludności, 8 medali. Zobaczcie, jak to się dziwnie, dziwnie rozkłada. No, państwa, które są wielokrotnie, dużo mniejsze od Polski, takie jak Węgry, jak Kuba, jak Nowa Zelandia, no, zdobyły zdecydowanie więcej, więcej medali. Australia... Czy jest tu jakaś prawidłowość? Chyba nie ma, ale skoro Węgry, kraj naprawdę dużo mniejszy od Polski, przeszło trzykrotnie mniejszy, jeżeli chodzi o demografię obszarowo, tak samo potrafią mieć. Więcej medali niż Polska, to znaczy, że coś jest w, naszy, w naszych strukturach, tych związanych ze sportem, nie tak. Że system nie działa tak, jak powinien, działa niewłaściwie, że są duże rezerwy, bo, bo to jednak, jednak o czymś świadczy. Oczywiście no, łatwiej wybrać sportowców z dużej grupy demograficznej niż z mniejszej. Z drugiej strony, no to w takim razie Chińczycy powinni wszystko wykosić, co jest możliwe, no bo ich jest najwięcej. No Hindusów powinno być bardzo dużo. Hindusi w zasadzie chyba nie wiem, no w jakichś takich szczątkowych, tylko reprezentacyjnie startują, startują w ilościach osobowych. No nie wiem, w każdym razie o hindusach medalistach niewiele, niewiele wiemy, niewiele słyszymy. Ale trzeba byłoby socjologicznie się zająć tym. Oczywiście pieniądze są bardzo istotne, no ale Kuba nie ma więcej pieniędzy niż Polska. Węgry też nie mają więcej pieniędzy niż Polska na sport, bo przecież my szastamy pieniędzmi na lewo i na prawo na projekty, które są całkowicie bezsensowne. Więc to tylko potwierdza moją tezę, że my mamy pieniądze, tylko że je niewłaściwie... Wydajemy. Dotyczy to służby zdrowia, dotyczy to edukacji, edukacji i najwyraźniej także sportu, o czym świadczy najlepiej chyba sytuacja polskiej piłki nożnej. Czołowi gracze grają w najlepszych e, drużynach świata, e, Europy, czyli świata, a Polska gdzieś tam smęci po prostu e, w, 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 totalnie zarówno jako reprezentacja, jak, jak i drużyny e, e, klubowe. Moi drodzy, koniec tego e, narzekania na dzisiaj. Jutro na pewno będzie odcinek no, poświęcony, czemuż innemu mógł poświęcony, po niedawnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Tym razem smutnej rocznicy, tym razem rocznica hmm, nigdy dość hucznie obchodzona, czyli zwycięstwa nad wojskami sowieckimi, odparcie Rosjan spod, spod Warszawy. Czyli bitwa warszawska, jak twierdzą znawcy historii, jedna z najważniejszych bitew w historii światowej. Niestety nie potrafi być wykorzystana przez tak zwany patriotyczny rząd PiS. Tak jak powinna być wykorzystana. Bardzo mi przykro z tego powodu. Jutro powiem o tym więcej. Moi drodzy. Sapki, łapki, donatki, do usłyszenia, do zobaczenia jutro wieczorem.